Tegoroczne lato minie pod znakiem The World Games 2017. Między 20 a 30 lipca sportowcy z całego świata zjadą się do stolicy Dolnego Śląska, by uczestniczyć w Igrzyskach Sportów Nieolimpijskich. Tak wielkie wydarzenie wymaga przygotowania odpowiedniej infrastruktury, a to pochłonęło miliony złotych. Jeśli chodzi o inwestycje, to jest 200 milionów złotych, to są trzy praktycznie nowe obiekty. Część z tych 200 milionach to są dotacje Ministerstwa Sportu. Same zaś igrzyska będą kosztowały około 80 milionów złotych. Na sportowej mapie Wrocławia pojawił się nowy tor wrotkarski, na którym przy aktualnych warunkach pogodowych można jeździć jedynie na sankach. Na szczęście w maju będzie gotowy dla sportowców i amatorów szybkiej jazdy na wrotkach. Inwestycja prowadzona jest w ramach zagospodarowania Parku Tysiąclecia. Z tego oczywiście do zrobienia jest jeszcze ogrodzenie, które jest niewykonane, i bandy wokół toru do jazdy szybkiej oraz elementy małej architektury, które zostaną wykonane. I w czasie zawodów dostawimy trybuny, tak? W czasie zawodu będą mobilne trybuny i całe zaplecze również mobilne. To nie wszystko. Obok hali Orbita pojawiła się nowa kryta pływalnia o wymiarach olimpijskich. Z ruchomym dnem, dzięki czemu można podzielić ją na dwie części. Ten obiekt jakby jest robiony łącznie. Był z renowacją tych basenów rekreacyjnych, które wrocławianie doskonale znają. One zostały przebudowane całkowicie. Te betonowe, wykafelkowane niecki zostały zastąpione nieckami stalowymi. Już jak, no, gdzie jest śnieg, to może nie widać, ale one już są wypełnione wodą i to też jest zupełnie nowa jakość. Największą chlubą wrocławskich inwestycji sportowych jest Stadion Olimpijski, który właśnie dostał nowe życie. Teraz pomieści ponad 11 tysięcy widzów. Odnowione zostały trybuny, elewacja i otoczenie stadionu, a także druga, zupełnie nowa trybuna zachodnia, rozbudowana o pomieszczenia komercyjne. W środku jest bardzo dużo nowych pomieszczeń komercyjnych, pomieszczeń, które także będą służyły wrocławskiemu sportu, bo są to sale sportowe, gdzie będą na przykład ćwiczyli zapaśnicy, gdzie będą zawody judo, gdzie będą duże, bardzo dobre szatnie sportowe, plus na przykład gabinety odnowy oraz gabinety lekarzy sportowych. Obiekt posiada również odtworzony tor żużlowy i wyposażone w sztuczną murawę boisko do futbolu amerykańskiego. Dzięki temu takie zespoły jak WTS Sparta Wrocław i Panthers Wrocław będą miały gdzie trenować. Dla Echo 24 Patrycja Nawrocka.